Siemandero, siwy Feder. Wiecie, co to oznacza? Nie, nie jest wcale rano. Jadę na nockę, na spontanie. Miała być odra, ale jak na złość odra ciągnie bardzo, bardzo mocno. Do tego jeszcze płynie kawa z mlekiem. No niestety zostają bardziej zamknięte akweny, więc razem z Grzesiem postanowiliśmy pojechać na barki numer 2. Czy coś się wydarzy? Nie wiadomo. Koledzy wczoraj siedzieli, troszeczkę tam leszczyków połowili. Dzisiaj kolega siedział na rędzie, nie udało mu się usiąść, ale bliżej mostu niestety zszedł na zero. Jest 19.46, właśnie napisał kilka minut temu, że już się zwija do chaty, bo nawet puknięcia. A ja nie wiem, ile wytrzymam, bo wstałem o 6 rano, dzień na pełnych obrotach. Mam nadzieję, że do rana wytrzymam, aczkolwiek będą oczy na zapałki. Grzesiu ma dojechać koło 9:30 wieczorem. Ja przyjadę, mam nadzieję, że się rozwinę przed zmierzchem. Zanęty już mam wstępnie zrobioną, oczywiście Robinsona, leszczową, żółtą, plus Gold Pro, plus troszeczkę tam dodatków, Cobra Melasa, troszeczkę jeszcze miałem jakiegoś tam Biszkoptu. Tak dosyć klasycznie, mocno dowilżona. Do tego jeszcze wejdzie glina wiążąca od górka, więc chcę to dzisiaj zrobić w stosunku 1:1. Do tego będę mieć litr białego robaka. Mam trochę czerwonego, więc będę na bieżąco go siekać. Nie pokroję go od razu na starcie, tylko będę na bieżąco sobie dodawać do koszyczka. No i mam małe pudełko Pinki. No i tyle tak naprawdę. Klasyczny feder, długie przypony, małe haczyki. Bawimy się. Do zobaczenia nad wodą. Tylko tak naprawdę fajnie wygląda, ale jest już bardzo ciemno, właśnie się rozkładam za 15:09, jak widzieliście przy na zegarku. Komary tną mnie miłosiernie, a ja wysmarowałem się waniliowym olejkiem. Zobaczymy, czy to coś poskutkuje. Grzesiu ma dojechać za godzinkę. Rozkładam się, ciągnie trochę na tym rędzinie, ale rzuciłem 40-gramowym koszyczkiem i nie było źle. Jeszcze sobie kolce własnej roboty dorobię, myślę, że 30 będzie stała. Zobaczymy. Noż jak nie urok, jak nie komary, to kurde, zaczęło padać, ale może zaraz przejdzie. Ok, moi drodzy, zaczynam wędkowanie. Strasznie się grzebałem, 22 jest godzina dopiero. Szczytówka to nie wygina, tak odra szczytówka, ale 40 mam z kolcami. Pokażę jaką. Taką mam 40. Woda, kawa z mlekiem, więc nie spodziewam się tutaj szału dzisiaj. Takie kolce i to stoi, bo jak miałem takie zwykłe sklepowe kolce, nie dawało rady. Mam nadzieję, że w nocy wody nie puszczą. Pokażę jeszcze, jak montuję świetlik w sposób stary jak świat, czyli taśma izolacyjna i świetlik jest tak. Najpierw tutaj mniej więcej to robię, żyłka oczywiście w dół, a potem naciągam. No i trzyma się. Ok. Do boju. Koszyk już napełniony. A robaki wyglądają tak. 5 białych na haczyk numer 16 chyba. Przypon 0. 128, czyli 0 prawie 13. Na grubo jadę. Później najwyżej się nic nie będzie działo, to na cienko. Tak się dopina szczytówka. Pierwszy rzut. Zobaczymy. Przyjechał Grzesiu i wyciągnął jednego suma, a ja teraz wyciągnąłem też takiego, ale 2,5 godziny przesiedziałem. Po prostu nic, jakiś dramat, chyba przez tą kawę z mlekiem. Kompletna bieda, słuchajcie, jest 5:30, ja łowię od mniej więcej 22:15. Złapałem 4 sumy, takie małe gluty, a Grzesiek złowił jednego. Woda brązowa, ciągnie na 50 gram z kolcami, ale naprawdę, no już donęcałem kilka razy. Biały Pinka, czerwony robak, wędka jak zaczarowana na 30 metrze. Przeklipowałem się kawardali na 31, 32, zerwałem 4 haczyki o racicznicę. No i co zrobić?
nic się nie zrobi. Trzeba się pakować do domu, bo już szczerze mówiąc nie mam siły, a pomału też i cierpliwości, więc trzeba iść spać. No dobra, to już po wędkowaniu jest po 6, z 7 godzin łowienia tak naprawdę dosyć aktywnego, nawet nie zmrużyłem oka. Tak jak wspomniałem, ja 4 sumy, takie gluty, Grzesiu jednego i pan koło nas też jednego. Podsumowanie, może takie wnioski, że jak jest brązowa, Jezu, jestem brudny, jak jest brązowa woda, to po prostu nie siadać. Nie siadać, bo no, taka kawa to po prostu nic się nie działo. Może jakby siadł tutaj Kamil P. lub ktoś inny, dobry federowiec, to by nałowił ryb, ale naprawdę no po prostu jakaś no, słabiutko, no co zrobić. Taki dzień też bywa. Trzeba było pojechać na te bareczki, tak jak na przejrzystą, ładną wodę, tak jak taki był zamiar. Kolejna nauka. A ja idę spać. Zostaw łapkę, zostaw suba. Przepraszam, że ten odcinek nie był zbytnio jakiś wybitny, ale no nic się nie działo w nocy, więc nie było też co tak naprawdę nagrywać. Mówiłem oczywiście na plecionkę ze strzałówką. Plecionka 008, strzałówka 023. Haczyki różnie, metrowe przypony troszeczkę dłuższe niż metrowe, 18, 16, pinka na haku biały, już kombinowałem czerwony, to w ogóle nie miało znaczenia, wędka Tubertini Flexo 3,6 do 80 gram wyrzutów i koszyk miałem 40 z własnymi kolcami, a później zmieniłem na 50, bo już tą 40 troszeczkę ściągało. No i tak naprawdę chyba tyle. Pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia w następnym odcinku, yo. Dzień dobry, jestem na kanale żeglugowym i będę łowić na metodę. A czemu na metodę? Bo nie mam robaków po nocce w Rędzinie. Spałem 3 godzinki i sobie przyjechałem zobaczyć na kanał. Siedzi Mariusz, odławia leszczyki małe. Kolega też dzisiaj był. Troszkę grubiej połowił z rana, ale na innym odcinku. Rozkładam się. Standardowo będzie skreting 2 mm. I do podsypki to są mieszanka paszowa uzupełniająca. Zobaczymy, na metodę jeszcze nie łowiłem na kanale nigdy ody. Pelet gotowy, skreting 2 mm. Teraz to sobie przetrę przez sito. Mariusz się tam bawi ze skalarami. Teraz takiego na 300 punktów odłowił. Atrax 3 metrowy, podajnik 30 gram. Łowię mniej więcej tutaj. Na markerem zaznaczyłem sobie na żółce, już nie odmierzam na tyczkach, nie chce mi się. Szczytówka najczulsza to jest chyba 3/4 uncji. No i co, tutaj jakieś pierdolety. Wiaderko z wodą, chociaż tu mam miskę. Co tu jeszcze można powiedzieć? Podbierak na dwóch segmentach, trzeciego na razie nie używam. Siedzę na koszu dzisiaj bez oparcia. I zaraz zaczniemy się bawić, zacznę od kulki. Oczywiście mojego killera, ulubionego. Drena na nas 6 mm. Opa. Zobaczcie te odpady cukiernicze, jakie mają duże kawałki soli. To jest sól. Zaczęło kropić. Ale jedna chmurka. Zaraz przejdzie. Zanęcimy sobie dwoma podajniczkami. A damy troszeczkę tutaj zanęty. Takie dwa podwójne może, żeby rybka się delikatnie wkręciła. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze raz nabiję. Taki haczek, górą kółem jedynka na gumce. Dzisiaj 3 godziny spania i pojechałem sobie właśnie na ten powodziowy popróbować na metodę. Na razie przez godzinę dwie obcierki, nic się nie dzieje. Mariuszowi też drobnica na razie odskoczyła, ale jeszcze czekamy. Dobra, na zero już nie będę po godzinie czasu. Ok, zakończyłem mniej więcej 3 godzinne wędkowanie, 3,5. Więcej sensu nie było. Siedział koło mnie Mariusz, wyciągnął około 10 ryb, takie leszczyki w przedziale 200-400 punktów, jednego miał troszeczkę większego, łowił na klasyka, na robaki,
A ja łowiłem na metodę, próbowałem się troszeczkę pobawić, zobaczyć w ogóle, czy metoda się sprawdzi na takim kanale. Niestety się nie sprawdziła, odłowiłem jedną rybę, dwóch nie wciąłem, miałem dwa wcięcia na pustej, było kilka obcierek, już nawet takie czwóreczki, kulki robiłem, trochę zanęty, trochę peletu, już raz tak, raz tak. No po prostu do godziny jeszcze 18 ten kanał jako tak upłynął, jeszcze tam mniej więcej był uciąg na 20-25 gram, od 18 już zamknęli i woda stała. No tak naprawdę i ta nocka, i dzisiejsze popołudnie to można powiedzieć, że nada w moim wykonaniu pod względem łowienia, ale czasami bywają mi też takie dni. No mam nadzieję, że kiedyś w końcu, kurczę, na tego klasyka jakoś tak się obłowię, że będę zadowolony, się śmieję, że kiedyś na powodziowym, jak nałowiłem naprawdę fajnych łopat, a to były moje początki z wędkarstwem federowym, czyli tam mniej więcej 2-2,5 roku temu, to że tak będzie często, a okazało się, że jednak nie. No dobra, chyba tak naprawdę wszystko. Zostaw łapkę, zostaw suba. Widzimy się gdzieś następnym razem. Nie wiem jeszcze gdzie, bo nie mam kompletnie żadnych planów. Serdeczne gratulacje dla Mateusza z Feder Progress, który rozwalił 2 dni na grodzisku. Zajął jedyneczkę i wygrał. Też brawo dla Kamila Pobiegi, który dzisiaj miał spławikowe zawody w Oleśnicy na stawach, bodajże stawy miejskie, o ile mnie pamięć nie, jeżeli się nie mylę, i też te zawody wygrał. Więc szacun, chłopaki, do zobaczenia, elo!